Żebyś tu na chwilę przybył, może inni ludzie to wyszeli. By swoje czyny nie jesteśmy gotowi. Byś otworzył te piecze i nie używaj tej trąby. Teraz dusi nasze serce, proszę. Aby znów tam oddali mnie odchłani. Bo to walka z upadłem, ludzie są wciąż za mali. Gdy upada wciąż na twarz, gdy powstaje setny raz, będzie Bóg jest miłością. Spójrzmy na świat, jakby ten zim nie istniał. Szczęście na ulicach, litry miłości żywa. Tu nikt o tobie nie powie, a społeczny dziwa. Możesz spełniać marzenia i robić, co serce śpiewa. Ale pamiętaj o Bogu, bo bez Niego tego nie ma tutaj. Każdy poda rękę, jeśli jest taka potrzeba. Tu każdy podzieli się ostatnim okruszczem chleba. Później powietrze ma zupełnie inny skład. To nie tlen, tylko miłość. Trzeba tu grzeszyć u nas, ale realne są inne. Tu nie liczy się prawda. Trzymają paska za gardło. Tylko wiara może nas od tego chronić. I tylko Bóg może nam za życie sądzić. Może nie wiesz, to jest twoja wolna wola. Ale co jeśli on istnieje i cię bardzo kocha? Gdy upada wciąż na twarz, gdy powstaje setny raz, wiem, że Bóg jest miłością. Orkiestra się nam tutaj dostroi, a my w tym czasie chcielibyśmy coś może dla Państwa wylicytować. Co mamy do licytacji z gadżetów? Tak się już tutaj zabrałam więcej. Więc tak, mamy kalendarz oryginalny, wojskowy, trójdzielny. Może być do biura, może być do domu. Mamy kubek wojskowy, oryginalny. Może wyciągniemy, też pokażemy. Po kolei będziemy sobie licytować. Państwo się decydują, na co chcą licytować ewentualnie. I mamy również pendrive. Taki mały gadżecik, może służyć jako breloczek. I to jest pendrive również Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 8 giga. Myślę, że jest to dość ciekawy gadżet. Zaczniemy może od kalendarza. Cena wywoławcza 15 zł. Czy ktoś jest zainteresowany trójdzielnym kalendarzem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy? Pokazuje nam 3 miesiące, kartki zdzierane. Myślę, że warto, aby taki kalendarz gdzieś tam zdobił ścianę. Nie będziemy rozkładać, bo ponieważ jest oryginalnie zapakowany, więc szkoda, żeby się niszczył. Nie ma chętnych. Jest, proszę, dziękuję ślicznie. 15 zł po raz pierwszy. Bardzo proszę, kto przebije? Kto przebije? Jest? 20. 20? I pani tam się jeszcze zgłaszała? 25 zł po raz pierwszy. Ślicznie. 30. Jest już 30. Widzicie, mało nas, ale razem damy radę, prawda? Myślę, że wylicytujemy.
testujemy jeszcze większą cenę, czyli była 30 zł. Czy ktoś ma więcej? 35? Jest 35. Posłuchamy może mamy. 50 zł. Dziękujemy ślicznie. Wspieramy wielką orkiestrę świątecznej pomocy, a tym samym oddziały szpitalne również i naszego mieleckiego szpitala. Dodam Państwu tutaj, że tyle lat i orkiestra gra, czyli 24 lata, po podsumowaniu Szpital Mielecki otrzymał sprzętu na różne oddziały na ponad 700 tysięcy. Więc tyle Mielec nawet nie uzbierał podczas wszystkich finałów, podejrzewam, ile uzyskaliśmy z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jest na planszach wyszczególnione, jakie oddziały są uwzględnione w tych sprzętach, jaka kwota na jaki oddział poszła. I myślę, że co roku do naszego szpitala wpływa coraz to nowszy sprzęt. Są to pojedyncze sztuki, ewentualnie wyposażenie jakiegoś oddziału. Myślę, że warto, bo gramy również i dla siebie. Czyli 50 zł po raz pierwszy dla Pani, tak? Za kalendarz. Czy ktoś da więcej, czy ktoś podbije cenę? Czy trzymacie pieniążki na następne gadżety? Czyli 50 zł po raz drugi. Ktoś przebija, nie widzę. No to dziękujemy, 50 po raz trzeci. Dziękujemy ślicznie, gratulujemy Pani. Zapraszamy do nas po odbiór. Dziękujemy bardzo, myślę, że wspomożemy tym naszą orkiestrę dzisiejszą. Następny gadżecik spróbujemy wylicytować, to może to będzie kubek, tylko pasowałoby ten kubek pokazać. Piękny, kolorowy, smacznie się z niego pije kawę. Naprawdę, jest to kubek tegorocznej orkiestry z tegorocznym hasłem na dwie strony z serduchem wielkim, z balonem. Cena wywoławcza również 15 zł. Czy ktoś da 15 zł za ten piękny kubek? Jest Pani pierwsza, była z tyłu? 20 zł po raz pierwszy. Czy przód przebija? Nie, przód nie przebija. Czyli jest 20 zł? Jest 25. Obiecuję, że kawa naprawdę smakuje z tego kubka. Wyśmienicie. Pijemy i czujemy, że wspomagamy dzieciaki. 20. Ile to? 25, tak, ja już się gubię. Proszę bardzo, ktoś przebija? 25 zł, to taki kubek, taki piękny, wojskowy. Kto przebije? Jest. Ile? 30. Jest 30, dobrze, jest już 30. O, pięknie, Pani przebija 40 zł. Pani z przodu siedzi i kalkuluje i czeka. I myślę, że tak wyczekała taki moment, kiedy... Proszę. Brawa dla Pani, tak, brawa dla Pani, bo tutaj jest kwota 40 zł. Tak, ja już chyba gubię. Czyli 40 zł. Proszę Państwa, czy ktoś pomoże wielką orkiestrę? O, jest 50 zł. Pięknie! Pięknie! Kto tam z tej ulicy tu je? Mogę zobaczyć, bo tutaj światła razem i... O, jest tutaj Pani, pokazuje rączkę. Dobrze zobaczyła. Bo proszę wiedzieć, że tutaj światła biją po oczach i tak nie widać jak nas tutaj. Czyli jest 50 zł po raz pierwszy. 50. Ktoś Pani nie przebija? Nie, dobra. A tył nie przebija? Środka? Tył nie przebija środka? Czyli 50 po raz pierwszy. 50 po raz drugi. Nikt nie przebija? O, Pan, który wszedł, przebije nam kubek. 50 zł, proszę Pana. Witamy serdecznie na naszej licytacji. Da Pan więcej? Da Pan więcej ile? 60. Pięknie, witamy. Nie ma to jak biznesy mieleckie, prywatne interesy. Można na nich zawsze liczyć. Dziękujemy ślicznie. Wywołany Pan do odpowiedzi. Po znajomościach. I teraz tak, kto przebije 60 zł? 65, proszę Pana, konkurencja rośnie. Konkurencja rośnie. Proszę bardzo, przebija Pan? Jest, ile? 70. Dobra, czyli po piątce licytujemy. Jest i 70 zł. Za kubek Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Piękny kubek. 70 zł po raz pierwszy.
Jest 75, ogromne brawa, ogromne brawa. Mało nas na sali, a recytacja piękna. 75 zł, gratulacje wielkie za odwagę i za hojność portfela. Czy ktoś przebije? 75 po raz pierwszy. 75 po raz drugi. Jest 80! Pięknie! Pięknie! Witamy Pana w naszej licytacji. Pięknie. 80 zł. Atmosfera rośnie, jest środek gorąco. 80 zł. Jest Pani? Gdzie była Pani? 85? Brawo, piękne! No to podbijamy sobie. No to podbijamy sobie. Cena na razie 85 zł za ten pierwszy kubek Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Mielcu. Jest to pierwszy kubek, który będzie wylicytowany w naszym tutaj mieście. 85 zł po raz drugi. Ktoś przebija? Ktoś przebija? Ktoś przebija? Pan nie, pan nie, pan nie. No dobrze. 85 jest. 90! Jest pięknie. No to może od razu stuwaj po robocie. Co? Nie ma. Nie ma. 90, bo się pogubiłam, tak? 90, dobrze mówię? Dobrze, 90 zł. 90 zł po raz pierwszy. 90 zł po raz drugi. Ktoś przebija? Środek przebija? Nie przebija środek? No to 90 po raz trzeci. Zapraszamy Pana do nas. Wielkie gratulacje. To się nazywa odwaga. Prosto z marszu. Nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniążki. Czyli gratulujemy wygranego kubka w naszej licytacji. Kwota wędruje do puszki. Życzymy smacznej kawy, miłego popołudnia z kawą, a my przystąpimy do ostatniego gadżetu, którym jest pendrive. I tutaj, proszę Państwa, cena wygoławcza pendrive'a 8 GB, który może stanowić również brzeloczek. Jest to taki fajny gadżecik. Cena wygoławcza 30 zł. Proszę bardzo, 30 zł cena wygoławcza na ten pendrive. Jest Pani 30 zł, tak? Brawo dla Pani. Myślę, że Pani się w końcu też uda wylicytować. Pani startuje, startuje i jednak no. Może ten pendrive będzie Pani. Czy ktoś przebija kwotę? 30 zł po raz pierwszy. Gadżecik jest wspaniały, Wielkiej Orkiestry, a po drugie jest pojemność tego pendrive'a 8 giga, więc no taka myślę, że fajna. Czy Pan tam z tyłu ma? Ile? 35, dobrze, dziękujemy ślicznie, gratulujemy odwagi. Myślę, że portfel zasobny jeszcze, bo Pan już wyrysował koszulkę i jeszcze Pan startuje do pendrive'a. Ale Pan ma dużą rodzinę i pewnie chce wszystkich tutaj obdzielić. Tak jest, no. Więc 35 zł. Czy ktoś przebija? Jest 40 zł. Jest 40 zł, jest 45 zł. No to taka błyskawica jest i 50 zł. 55 zł. No pięknie, proszę Państwa. Macie tak otwarte serca. Myślę o portfelarze też, czyli 55 zł jest po raz pierwszy. Czy Pani przebija? No nie można kartą, no nie ma takiej możliwości, ale jest bankomat zaraz tutaj przy tym, prawda? Za oknem, także poczekamy ewentualnie, no. 60? No to jest 60, proszę Państwa, atmosfera wrasta. Jest 65 zł od Pana z tyłu. Jest 65 zł od Pana z tyłu. Jest 70 od Pana ze środka. Czyli środek na tył, środek na tył, środek na tył. Środek daje ile? 70, tak jest. Jest 75 z tyłu. Brawa ogromne, brawa ogromne. Jest 80 już. No brawa, proszę Państwa, nie szczędźcie tych braw dla tych osób, które są tak hojne na naszej orkiestrze. Wielkie brawa. Tak, czyli 80 zł w środek. Dobrze pamiętam. Czy o jest 85, Pan wyciągnął portfel, liczy zasobność portfela. Jest 90, jest 90. Piękny gadżet. Jest stuwa. Jest stuwa.
Proszę, pan sprawił portfel i w portfelu ma stubę. Dobra, dziękujemy. Czy przebija środek? Czy środek przebija? Jest 105, tak? Podbijamy co piątkę. Jest 105 zł. Jest 105 zł po raz pierwszy. Jest to taki gadżet, który no niestety, ale po raz pierwszy orkiestra coś takiego wyprodukowała. Myślę, że pendrive są informacje wiadomości, że tego nigdy za dużo. Czyli jest 105 zł po raz pierwszy. No, ktoś przebija, czy tył przebija? Tył przebija, tył przebija. Pan liczy, piątka się znajdzie jeszcze, czy się nie znajdzie? Nie znajdzie się piątka jeszcze? Nie. Czyli 105 zł póki co, środek wylicytował 105 zł po raz pierwszy. Czy ktoś podbija cenę? Jeszcze pytam, państwo przychodzą, licytujemy. Gadżet Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, jest to pendrive o pojemności 8 giga. Jest to aktualny gadżet Wielkiej Orkiestry. Czyli 105 zł po raz pierwszy dla środka, 105 zł po raz drugi i chyba na tym zakończymy. Czyli 105 zł po raz trzeci. Wielkie gratulacje, wielkie podziękowania, wielkie brawa dla pana, który za 105 zł wylicytował. Bardzo prosimy po odbiór. Puszka czeka. Puszeczka czeka i... Wielkie gratulacje. To pewnie dla syna ten pendrive będzie. Na pamiątkę tego dzisiejszego wydarzenia. Myślę, że bardzo prosimy. Bardzo prosimy. Dziękujemy ogromnie za państwa hojność. Myślę, że w trakcie trwania koncertu jeszcze będziemy coś licytować. Jeszcze coś tam znajdziemy z naszych gadżetów. A wszystko to na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Na nasze dzieci i na naszych seniorów. Wielkie, wielkie dzięki, wielkie, wielkie brawa dla państwa. Prosimy jeszcze klawiszy na odsłuch, tutaj dla klawiszowca i dla perkusisty.